Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski. Zaczynamy! Czynamy. Robert, nie wiem czy słyszałeś, ale rakiety latają nad Polską i nie są to rakiety Elona Maska. I całe szczęście, bo tamte wybuchają, a te, które latają nad Polską, po prostu spadają i nic się nie dzieje. Nice. To są te lepsze rakiety. Sprawa jest całkiem poważna. Na tyle poważna, że trwa nawet spór, kto nas, Polaków oszukuje, kto nas okłamuje, czy nas okłamują generałowie, którzy znaleźli tę rakietę, pocisk rosyjski, ale nikomu nie powiedzieli, czy też okłamuje nas minister obrony i premier, którzy mówią, że dowiedzieli się od dopiero co pod koniec kwietnia. Bo w zasadzie nie wiadomo, co jest lepsze. Powiedzieć, że wiedziałem, ale nie powiedziałem. Tak. Czy też powiedzieć, że nie wiedziałem. Że coś przeleciało, ale ja tego nie zarejestrowałem. I co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Tutaj powinna powstać komisja śledcza, moim zdaniem. Taka dwuosobowa. Znaczy twoja i moja. Aha. No e... Możemy ją teraz założyć. Tak, właśnie. Ja niniejszym chciałem ogłosić powstanie tej komisji. Zakładamy śledczej. Ja jestem przewodniczącym. Mam okay. 10% do, do pensji więcej. Ha! Ale, no, no dobrze, do, dobrze. Ale teraz słuchaj, bo ja chciałem zwrócić uwagę zupełnie poważnie na pewien trop. Otóż ta rakieta, teraz słyszymy, miała na Polskę nadlecieć 16 grudnia. Mhm. Nieważne, można dzień w to, dzień w, to, dzień w to, tam, nieważne. A to znaczy ona szybko się... lezi, więc podejrzewam, że tego samego miała być też wystrzelona. Tak, to jest prawdopodobne. A wiesz, co się stało 14 grudnia. Co? 14 grudnia komendant główny policji dostał prezent. I jak się okazało, nie był to głośnik, tylko granat. Chociaż też było głośno. Było dość głośno. W każdym razie komenda policji do teraz przypomina raczej to lapidarium w <noise> Mursynowskie. Tak, odsyłamy do poprzedniego odcinka. Ładnie nawiązałeś, Lusenio. Bardzo proszę, natomiast zupełnie poważnie. Słuchaj, może to tak było. Może to jest wielopiętrowy zamach ruskich. Zobacz, najpierw dają komendantowi głównemu policji. Podmieniają prezent. Zamiast głośnika dają granatnik. Myślą, mamy chłopa. A tu tymczasem tylko o zabandażowaniu. Poszedł ucho. do telewizji, powiedział, że myślał, że włącza muzykę. Coś tam pierdyknęło, ale nie ma się czym przejmować. W dodatku pracę utrzymał. Nie było, to nie było. Na co drążyć temat? Pracę utrzymał. Nic się nie stało. Ucho zabandażowane, ale słyszy. Wszystko dobrze. Pozdrawiamy komendanta, oczywiście. No więc, popatrz, jak jesteś takim ruskim, myślisz sobie: cholera jasna, z nie tymi zadziałało. Kolakami, nie zadziałało. No to puścimy im teraz rakietę. No, może oczywiście to byłaby przesada, żeby tam zaraz wpuścić ten pocisk, yy, yy, tam jądrowy. No ale sama rakieta też im narobi syfu. Tak. No i za jakich kozaków oni muszą nas teraz mieć? Tak. Wybuch u komendanta. Polacy niewzruszeni w ogóle potraktowali to jako temat do żartu, że <noise> posłaliśmy im rakietę. To Polacy ją zgubili, no. w ogóle się nie przejęli, nawet jej nie chcieli szukać. Nie. Spadła gdzieś w jakimś lesie i... Dobra, szukamy jej, nie, to nie, spadła. to w spadła? grudniu, to święta idą, daj spokój. W ogóle ja podejrzewam, że w tej Rosji to oni tak, 17 grudnia, to mówią ty, ale na pewno odpaliłeś tą rakietę? Ona tam poleciała na stóp... Nie, no Poleciała, no zobacz, tutaj spadła pod Bydgoszczą. No ale Polacy ty, mają to <laughs> gdzieś. Słuchaj, ale wiesz dlaczego yy, myśmy to znaleźli? Wiem dlaczego. Tak, wszyscy ja, wiemy. Wiemy. E, po, teraz być takim mem, e, jak te kostki domina rosną, prawda? Tak. Zaczyna się od tej małej o, pro, kostki, która po... którą, którą nazwiemy programem Chrust chrust. Prus". Tak. Wtedy, gdy e, polscy politycy... Jarosław Kaczyński. Tak. E, w... Własnoręcznie niemalże, wysłał Polaków po chrust do lasu, bo powiedział, że można palić chrustem. I Polacy co zrobili? Poszli po chrust. Poszli po chrust do lasu i co znaleźli? Nie chrust, tylko rakietę. rakietę. Tak mi się tak rakietę Lepiej nie palić? To nie, od razu powiem Właśnie jakbyście ten, znaleźli nie. jeszcze, wiecie, bo to ile lasów jest trochę w Polsce. I rakiet też I Jakąś nie ruską rakietę, to nie. To nie palcie. One po prostu nie dają tyle ciepła, co trzeba. A poza tym teraz jest ciepło na zewnątrz. To w ogóle. Tak. No, e, Z pozytywów ta rakieta była nieuzbrojona i nie trafiła w Bydgosz? Chociaż... Nie, to raczej szkoda lasu, wiesz, tam Forda jakby trafiła, to tam mniejsze okay. szkody. To teraz porozmawiamy poważnie. No bo to jest jednak poważniejszy temat niż, niż to, jak my to przedstawiliśmy. To prawda. E, oczywiście jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie. E, w tej chwili skomentować, znaczy, czyja wina, czy to wina generałów, czy wina polityków w ogólnym skrócie. Bo jest opinia przeciwko opinii. Oczywiście serce nasze jest zawsze po stronie generałów, chcielibyśmy wierzyć, że oni się znają na rzeczy. Chociaż widzisz, to, co się działo, tak naprawdę każe mi powątpiewać w to, czy wszyscy wojskowi w Polsce znają się na rzeczy. Bo może ja jestem. Nie, nawet na pewno. Jestem kompletnym amatorem. Nawet na pewno jestem kompletnym ćwokiem. I ja się na tym nie znam. No ale no popraw poprawnie, jeśli się mylę. Leci rakieta na tyle wolno, że ją widać. Widzieli ją Polacy, tak przynajmniej twierdzą, widzieli ją Amerykanie. I ona tak sobie wędruje z granicy białoruskiej do Polski, przez pół Polski leci, pod Bydgoszczą się zmęczyła i spada. I nikt nie próbował jej zestrzelić. Jest tylko y, jedno y, gorsze, gorszy wariant, jeden, Czekaj, że ktoś teraz próbował. Mieliśmy, właśnie teraz mieliśmy nie kpić. No bo, nie, no ja nie kpię. Bo, bo no. mi się odlatują, że właściwie go, może oni liczyli na to, że ona nie wiem poleci dalej na Niemcy na przykład albo, albo że jednak ten fordum zbombarduje. Albo no, no. że w ogóle przelatuje. I to... Po co się nie, no ale serio, Krzysztof. Nie, no jest to straszne, bo chyba po to mamy tą całą obronę przeciwlotniczą no, przeciwrakietową. przeciwrakietową żeby w takich wypadkach interweniowała. No, chcielibyśmy czuć się pewnie, że jeśli ktoś wystrzeli w naszym kierunku jeden pocisk, to sobie poradzimy, i nawet chcielibyśmy czuć się pewnie, że jak poleci 50, to też sobie poradzimy. Ja rozumiem. Tego nie... testu, łagodnie mówiąc, nie staliśmy, Bo gdyby to jeszcze było tak, że to jest jakaś super tajna, najnowocześniejsza broń, która sobie jakoś tam, wiesz, poniżej radarów e, przeleciała tak szybko, że nikt się nie zdążył e, zorientować, no to owszem, sprawa byłaby poważna, ale przynajmniej jakoś wytłumaczalna. Natomiast skoro to jest zwykły pocisk, o którym wszyscy wiedzą, to co to za pocisk? I on po prostu co? Nikt w niego nie nikt go nie chciał zestrzelić? Dlaczego? Dlaczego, Dlaczego nikt nie chciał zestrzelić? Robert, wiesz jaka jest najbardziej prawdopodobna opcja? No? Że my chcieliśmy go zestrzelić, ale go jednak nie widzieliśmy. Że ta cała opowieść, że widzieliśmy tak. jaką leci. No bo co jest gorsze? Tu nie ma, tu nie ma znaczy... rozwiązania, w którym zachowujesz e, powagę. No dobra, bo widzisz, bo to teraz Cofnę się do, do, do początku, do punktu wyjścia, czyli do tego, kto ma rację, politycy czy generałowie. Sercem na początku byłem po stronie generałów, ale jak sobie pomyślałem, dlaczego te wojska im podległem? Bo oczywiście mówiąc, generałowie, nie mam na myśli tych dwóch dżentelmenów. Oni mogą być w ogóle najfantastyczniejsi na świecie i nie o nich mi teraz chodzi, tylko o wojsko. No Dlaczego wojsko? Dlaczego go nie zastrzeliło na Litość Boską? No na czyj rozkaz czekaliśmy? Na rozkaz prezydenta, który był wtedy w Mongolii? minister obrony, który nie wiem co robi, no ale tak człowiek, no nie on powinien wydawać takie, takie rozkazy. No po to jest jakiś generał. Cholera. I ty zażartowałeś z tą komisją śledczą, ale szczerze mówiąc, ja chciałbym, żeby ta sprawa została publicznie wyjaśniona. Publicznie, czyli żebyśmy my, mieszkańcy miast, mieli przekonanie, że jakieś wnioski zostaną wyciągnięte żebyśmy wiedzieli, kto naprawdę popełnił błąd. Po pierwsze, dlaczego rakiety nie zestrzelono? Dlaczego mieszkańców nie poinformowano o zagrożeniu? No przecież po to... No i wiesz, tu jest jeszcze jedno pytanie, zupełnie poważnie. Czy to jest tak, że tym Ruskim ta rakieta się po prostu wymkła? Ona tak sobie odleciała? Biorąc pod uwagę, że u nich to totalny bardak, to można przyjąć takie wytłumaczenie, że oni też nie panują nad tymi swoimi rakietami. Ale chyba zawsze powinniśmy przyjmować najgorszy wariant. No właśnie, a najgorszy jest taki, że była to prowokacja i oni chcieli sprawdzić, co się u nas stanie. Jak się okazuje, można w Polskę strzelić rakietą, ona może przelecieć przez pół kraju. A więc znowu wracamy jest, do nikt początku, nikt że jeśli była to prowokacja, to nieudana, <noise> gdyż nie daliśmy się sprowokować. I tak trzymać, na tym to zakończmy. Tak trzymać, jeszcze jedna rakieta Możecie sobie ruscy w nas strzelać. Naprawdę, luz. Tylko nie palcie tym w piecach, pamiętajcie. Drogi Krzysztofie, czy ty wiesz, kiedy zakończyła się II wojna światowa? Wiem. Dobrze. To dobrze. I nie będziemy teraz sprawdzać tego, bo to nie jest program Matura to <laughs> Nie da się. 8 maja zakończyła się II wojna światowa w Europie. 8 maja nie tego roku, o dziwo, tylko 1945. No i teraz... Jak ty byś to określił? Jakby ciebie na tej maturze spytali, kazali tak jednym zdaniem odpowiedzieć? Tego dnia Berlin został zdobyty. Przez? Przez e, wojska e, radzieckie oraz aliantów. Tak. No dobrze, ale co wtedy nastąpiło? Nastąpił upadek kogo czego? Trzeciej Rzeszy. Jakiej Rzeszy? Niemieckiej. Nie, mój drogi. Właśnie tu cię mam. oblałeś. Ty, pod... Ty oczywiście, że oblałeś. Oczywiście, że oblałeś. Otóż kanclerz Olaf Scholz, który nie oblał, powiedział właśnie, 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii nazizmu. O. Niemcy zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu, spod tyranii nazizmu. To nie tak było, że Niemcy na kogoś napadli. Nie. I nie było tak, broń Boże. To powinni reparacje dostać. No oczywiście, że Niemcy dostaną teraz reparacje. No, od nazistów. A u nas jest trochę nazistów, to może my powinniśmy im zapłacić reparacje. I tak się to moim zdaniem skończy. Czyli to nie Niemcy. Znaczy, no, cała ta dyskusja od początku, tak, że to nie Niemcy. Jeżeli kanclerz Scholz mówi teraz, że to nie Niemcy, tylko naziści, no to zawsze jest pytanie. Na przykład, czy jest jakiś słownik polsko-nazistowski? No bo musi być jakiś język nazistowski, prawda? Nazis, naziści nie mówili po niemiecku, tylko po naz, na, nazistowskiemu. Mhm. Jaki to jest język? Taki podobny do niemieckiego, z tego co kojarzę z filmów. Ale, dość, ale, ale nie wchodzi zbyt daleko. No więc mówiąc zupełnie poważnie, jeżeli to naziści, znaczy mnie, puente tego wszystkiego ukradł premier Morawiecki. To jest znany kłamca, jak wszyscy wiemy i jak się okazało również, no co tu gadać, złodziej. złodziej ukradł ci puentę, po prostu. Ukradł mi ją puentę. Ja ją miałem, on ją wziął Pewnie i Pegasusem się słuchał i powiedział, to będzie moja puenta. Tak, i on to powiedział, bo ja chciałem powiedzieć, że no, na tramwajach w czasie II wojny nie było napisane Nur für Nazi, tylko było napisane Nur für Deutsche, tylko dla Niemców. Z tym, kto jest winny i niewinny i w jakim stopniu, to w ogóle są dziwne e, sprawy. Nie tylko mm, Niemcy mają z tym problem, ale też w Warszawie mają pewien problem. Otóż będę cytował tekst Rzeczpospolitej. Sąd apelacyjny w Warszawie obniżył karę dla sprawcy głośnego wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. Uzasadnienie wyroków wzbudza kontrowersję. I teraz przypomnijmy może, o co chodziło w wypadku. Może bez czytania, tylko opowiedzmy, że chodziło generalnie o to, że szła sobie rodzina przez przejście dla pieszych. Normalnie. To rodzice z synkiem. Tak. Normalnie trzeźwi w środku dnia szli sobie przez przejście dla pieszych. W miejscu wyznaczonym do przechodzenia tak jest. przez. Jegał facet samochodem. Jechał bagatela jakieś 140 na godzinę. 80 km powyżej limitu prędkości. Tak. 140 na godzinę przez małosiedlu. Żebyście nie mieli wątpliwości, to ulica Sokratesa to jest taki, taka ulica na osiedlu, dużym osiedlu w Warszawie. No i co? I wziął, wjechał w tych ludzi. Facet zginął na miejscu. Tak, facet uratował swoją żonę i dziecko, zdążył wypchnąć wózek i popchnąć żonę z jezdni, a samemu nie zdążył uskoczyć. E, został zabity e, na miejscu. Wstrząsająca historia, który, o której mówiło się bardzo dużo. No a teraz dowiadujemy się, że wyrok został obniżony dla sprawcy. Eee, I dlaczego on został obniżony? Bo to jest w tym wszystkim najbardziej szokujące. Znaczy, trudno powiedzieć, że to jest szokujące. To znaczy, to ręce opadają, bo to jest niemożliwe. No, normalny człowiek by tego nie wymyślił. Przeczytaj, co wymyślili sędziowie. Sędzia stwierdził, że jakkolwiek winnym zaistnienia przedmiotowego wypadku był Krystian O., to jednak Adam G., gdyby zachowywał się w pełni w sposób uwzględniający dyspozycję przepisów, mógł i powinien go uniknąć. Adam G. to ofiara. Mógł i powinien uniknąć wypadku. Nie, tak. że tylko mógł, powinien. Czyli ofiara, przechodząc sobie przez przejście dla pieszych, na którą najechał wariat drogowy, tak. powinna uniknąć. Stąd tego. stanowisko sądu, że w niewielkim stopniu on również przyczynił się do jego zaistnienia. W niewielkim stopniu, zaraz dojdę dalej do ustawienia. No bo, bo mnie już. Ale wczytaj się w to. W niewielkim stopniu. Przyczynił się do zaistnienia wypadków, takim, że przechodził przez jezdnię No tak. No gdyby nie przechodził, to trudno się tej logice. To uczyć. nie byłoby wypadku. Tak. Gdyby też. Tak, no przepraszam, można to ciągnąć, ale same jakieś nieco. No drobne. i teraz dojdziemy do najgorszego fragmentu. Miał więc wówczas możliwość zauważenia zbliżającego się w jego kierunku samochodu kierowanego przez oskarżonego, wyróżniającego się nie tylko bardzo agresywnym stylem jazdy, ale i jaskrawym kolorem. To teraz tak. Fanzet jedzie głośno, bo sobie wywalił tłumik, żeby wszyscy słyszeli, jak on jedzie i miał pomarańczowy samochód. Tak. W związku z tym, nie możesz przejść przez ulicę normalnie, bo w każdym razie możesz, ale jak cię zabiją, to się nie dziw. No wtedy się nie zdziwisz, ale niech się nikt inny nie dziwi że cię zabili, bo przecież powinieneś zobaczyć, że jakiś wariat jedzie tak głośno i jeszcze tak. pomarańczowym samochodem. To jest pewna porada dla e, ludzi, którzy chcą innych zabijać swoimi samochodami. To znaczy pomyślcie o tym, żeby mieć jaskrawy kolor, bo to obniża wyrok. Gdyby jechał czarnym samochodem, to nie miałby argumentów na swoją obronę. Dobra. Albo ciemnozielonym. Skoro już dałeś iść. cenną radę tym, którzy chcieliby pozabijać innych samochodami, to czy masz jakąś cenną radę dla sędziego, który to napisał? E Mogę przeknąć? E, tak, w tym wypadku zdecydowanie tak. Na, a nawet powinieneś. Powinieneś ścignąć w łeb. No, Krzysztofie. Są rzeczy na drodze, które się nie śniły naprawdę nikomu. Tutaj się nie śniły wyroki, ale ja mam dla ciebie historię z radomia. Z radomia są zawsze najlepsze historie, tak uważam. Tak. A ta jest rzeczywiście najlepsza z najlepszych. No bo zaczyna się powiedziałbym dość banalnie, powiedziałbym jak na naradą, całkowicie naturalnie. Jedzie sobie młody gość, 22 lata, fa fara fa wozem, jest nawalony, owszem, wypite miał. No i oczywiście nie ma prawa jazdy. No i tak się złożyło, że wziął i walnął jakiś słupek. Ale po co mu mieć prawa jazdy, skoro jeździ na napity, i tak by mu zabrali. No więc właśnie, więc to no, w ogóle sprawa jest powiedziałbym tak oczywista, że nikt by w radomie nie zauważył. Oni tam, jak widzą trzeźwego kierowcę, to się dziwią. No więc ten wziął, był nawalony jak trzeba, <laughs> wjechał sobie spokojnie w jakiś słupek, zniszczył samochód i wiesz, co zrobił. Co? Nie mogę tego powiedzieć, muszę, muszę przeczytać. Uciekł w pole. Nie, otóż słuchaj, wezwał policję. Na tym polega odpowiedzialność. Wezwał policję, bo e, chciał się poddać karze dobrowolnie i nie zacierać śladów. Zadzwonił po policję. Uważaj, takich przestępców to my lubimy. Rzadko spotykamy się z tak daleko idącą uczciwością wśród kierujących, którzy popełniają przestępstwa i wykroczenia drogowe, podkreśliła sierżant sztabowa Dorota Wiatr, kurzawa z komendy miejskiej policji w Radomiu. Czyli a czy jakąś odznakę wzorowego pijanego kierowcy? Coś, Coś takiego? Czy? Mają mu wręczyć. Na razie tam trwają właśnie prace, jak powinna wyglądać taka odznaka wzorowego pijanego. On był lepszy niż Batak Kozidrak jednak. A czy od razu badania psychiatryczne, czy nie? Nie, ale największe wrażenie... Bo może musi... to jest taki gościu, który się z, z założenia przyznaje do wszystkiego. Najlepsze. Słuchaj, myślę, że największe wrażenie musiał zrobić na matce, bo tam matkę zawezwano, bo to jej samochód wziął syna i rozwił. Pana samochód? E, port? Tak, e, rodziców. Rodziców, rodziców. Pan jechał, nie, nie? Tak, zabrany bez yy, jakiejkolwiek możliwości zgody. Matka, no matka jak to matka, no chciała jakoś synelka bronić, nie? Tłumaczyć go, ale on mamuniu... No, A ja no. oglądałem dużo filmów, seriali i ja wiem, że było on zupełnie inaczej. On musiał się zgłosić na policję, aby mieć czyste sumienia, tak powiedział matce. To ja ci powiem, jak było naprawdę. A, czyli to wszystko, co ja mówiłem, to teraz nieprawda. Tak, była. On nie prowadził tego samochodu. Ha, prowadził kto inny, ale mieli wypadek. On postanowił, że weźmie to na siebie. Tak. E, no bo w przeciwnym razie i tak byłyby problemy dla jakiejś osoby, którą on chce ukrywać. Oczywiście, że tak było. W by tak było. I jak się by później okazało, ten ktoś, kto naprawdę prowadził ten samochód, to był na przykład syn komendanta radomskiej policji. Hm? Mogło tak być. Tak, albo nie nawet sam komendant tego. radomskiej policji. Nie wykluczam tego. Dobra, Jeśli zupełnie, no? zupełnie poważnie, yy, słuchaj, zupełnie poważnie to nie mam nic do powiedzenia oprócz tego, że wyrazy szacunku dla Radomia. A ty? tak. Ale wiesz co, jest dużo takich miejsc jak Radom na świecie. O. Słyszałeś o jednej z, gminy, z gmin w Brazylii, którą zarządza Oczywiście, pan ja burmistrz? Oczywiście, wszystkie gminy w Brazylii. Hisam Hussein de Haini. Jesteś pewien, że to w Brazylii? Tak. Hisam Hussein? Tak. A. Słuchaj, otóż ten pan... Jesteś o. pewien, że to w Brazylii? Tak, jestem pewien, że to w Brazylii. Przepraszam, imię Hisam Hussein nie wydaje mi się tak... I będziesz kpił z jego imienia, wiesz tak, yy, kto zarządza Londynem teraz? Dobra, nie, nie będę kpił, ale skąd się Hisam Hussein wziął w Brazylii? To to mi to pewnie chodzi. przyleciał jego przodek. No, nie dobrze, no dobra. dobra no. no, słuchaj, no i to jest pan, e, który wziął ślub. Nie no było to się w tym, że nie było w, ty, w tym nic dziwnego. Tylko, że on ma 65 lat, a poślubił e, 16 e, No i co? Uczennicę liceum. No i co? Miss Arakuaria w kategorii nastolatek. Czyli że brzydka nie była, tak? Nie, ładna dziewczyna, trzeba powiedzieć. On zamożny, ona ładna. No proszę cię. O tak. takich historiach Już to wzbudziło pewne kontrowersje. A, a dlaczego? Wśród społeczności. Nie, błagam cię. Przepraszam. nie. My jesteśmy starymi dziadami, jesteśmy seksistami. Ja nie. Nie, oczywiście ty nie. Ja nie jestem stary. I nie jesteś seksistą zaraz. Tego poproszę. nie powiedziałem. Powiedziałem, że nie jesteś stary. Dobrze, jesteś starym seksistą. <laughs> nie starym. Starym istiejącym seksistą. Poprzez mój szedem. drogi. Mój drogi, poczekaj, więc. Co Cię dziwi w tej historii? To jest historia, że pies pogryzł faceta, że starszy facet bierze młodość. Otóż ten burmistrz Sparnę, no. fantastycznie swoim nie, mieszkańcom y, dawkował y, emocje. <laughs> to znaczy najpierw się lekko oburzyli, powiedzieli... nie, nie no To jest trochę dziwne, że on 65, ona 16. Mm, mm. Jakbyśmy wiedzieli przed wyborami, to może byśmy nie chcieli, żeby on rządził. <laughs> Takie były głosy. Naprawdę. Dzień później, dzień po ślubie, Awansował matkę swojej żony na stanowisko miejskiego sekretarza do spraw kultury i turystyki. Matka zgaduje ze 35, więc to, 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 wiesz, ja nie wykluczam, że tam... Co chciałbyś powiedzieć? Że to mogą być różne zabawy tam. Być może była to forma przekupstwa, bowiem brazylijskie prawo zezwala na małżeństwa z osobami nieletnimi za zgodą ich rodziców. Według... No dobra, to nieważne, ale to nie był koniec. Potem jeszcze. A teraz jak zwykle, drodzy Państwo, Krzysztof Stanowski pokazuje jak bardzo przy, przygotowany przestań, do reklamu. bo tu, tu reklamy wyskakują, kurwa. To nie wszystko, bowiem ciotka jego żony została mianowana sekretarzem generalnym dyrektora. Czyli ustawił się na wielu poziomach, ale no. to jest w ogóle niezły kolo. Zaczynam bo. go lubić, bo my mieliśmy w Polsce, pamiętasz, wójta gminy Żelazkowo? Tak, tego twojego ulubionego, tak. Tak, fantastyczny facet, ale ten go przebija, bo tamten tylko chlał. Mieszkańcy mówią, że ma pan problem z alkoholem. E, proszę panią, ja e, zachowuję się i spożywam, czy spożywałem alkohol, tak jak wszyscy. A ten? E, Brazylijskie media ujawniły, że Dehaini był w więzieniu przez ponad 100 dni w 2000 roku Pff, Po złożeniu zeznań przed Parlamentarną Komisją Śledczą w sprawie handlu narkotykami Twierdzono, że prowadził laboratorium narkotyków w stylu popularnego serialu Breaking Bad No i co? I takich potrzebujemy z, historii, z, z a nie, że ktoś się henning. przyznaje Zdolny, Właśnie, e, wycofuję moje uznanie dla mieszkańca Radomia Potem jednak mężczyzna zaczął współpracować z policją, więc śledztwo umorzono Aha. Mhm. Zastanawiam się, co skłoniło policję, że umorzono śledztwo Być może to, że jego ma ten majątek jest szacowany na 14 milionów dolarów No, a wcześniej, był a, myśli, że, że a wcześniej był szacowany na 15 A myślisz, że to jest też argument, który skłonił 16-letnią piękność do związania się nie, z tym 65-letnim prykiem? Nie, nie, myślę, że to było prawdziwe uczucie Rozumiem Krzysztofie, mam dla Ciebie tak? wiadomość, która jest w sam raz dla Ciebie ty, że, że co, będziesz mi obrażał, że głupia, czy, czy co? Nie. No teraz jeszcze raz muszę to powiedzieć, słuchajcie, bo muszę to znaleźć. No. i tak research ma ten człowiek przygotowany. Dziwością. A propos wójtów, to chciałem ci opowiedzieć historię z podświecia. Donoszą o niej media, ale... Świecie nad Wisłą, miasto, w którym się wychowałem. Tak, nie będziemy y, podawać dokładnej lokalizacji tej afery. Żeby... Dlaczego? Zresztą znaczy jej nie znamy. <głos> <głos> Ponieważ wszyscy piszą, że jakaś tam e, wieś pod e, świeciem, ale nikt nie określił. Ja drogą to. naprawdę bardzo gratulujemy dziennikarzom. No ale tak. dobra. No więc słuchaj, goś miał sobie Ziemię. No pan Bogdan. I, miał tak, ziemię. Pan Bogdan. I uznał, że skoro on ma Ziemię, to należy mu się dopłata za, za tą Ziemię. Dopłata no, unijna, jak każda. Tak. No i poszedł po tą dopłatę, a się okazało, że tą Ziemię uprawia zupełnie kto inny. On mówi, jak to kto inny, skoro to moja Ziemia? No i powiedzieli mu, że wójt uprawia tą tą ziemię. I to jeszcze nie jest takie śmieszne, jak tobie się wydaje. Nie? Nie, nie jest bo... śmieszne, że wójt postanowił brać dopłatę na mieszkańca tej gminy? Nie? Nie. Gdyż on wcześniej uprawiał tą ziemię, ale ona należała do kogo innego. Ktoś ją sprzedał tamtemu facetowi. No bardziej A, skomplikowane. no. Jakaś tam historia, ale mi się najbardziej podoba co innego. No. Otóż, gdy czytam artykuł e, o tym, no, bo facet mówi: Ej, zaraz, ktoś uprawia moją ziemię bez żadnego tytułu prawnego do tego. Ta. Ja chcę tę dopłatę, ale ta dopłata już jest wzięta. To ja, co ja mam zrobić? No i poszedł do prokuratora. Mm -hmm. I wiesz, co prokurator powiedział? Mm -hmm. no, ja że nie, nie wiem. Nie doszło do popełnienia przestępstwa z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. O! No i co. No i nic, to jest legalne. Brak znamion czynu no, zabronionego. Czyli I ty bo... możesz mówić, ej, ale proszę pana, to nie tak, no to czyli, jest zabroniony. Tak, jakbyśmy teraz zaorali na przykład pola Mogotowskie Nie, nie musisz tego robić, musisz tylko wziąć dopłaty na nie. A, czyli nie musisz naprawdę tych pól e, e, ty, dar, to właśnie... To, ktoś... jest, to powinien czy... być taki wyścig po dopłaty. Kto pierwszy, ten lepszy. My... I jest jakaś data i po prostu kolejki stoją pod urzędami i ty się zgłaszasz, mówisz 600 hektarów w zachodniopomorskim moje. I jesteś <suszy> Przed właścicielem w kolejce bierzesz dopłatę, Aha. on przychodzi, a sojusz prokurator i tamtemu mówi: Ej, ktoś mówił moje dopłaty, a on mówi: Brak znamion czynu zabronionego. No i tak trzeba żyć. A my już wiemy, gdzie to było, bo jednak sprawdziliśmy. Było to w Śliwicach. A Wojt nazywa się magister inżynier Daniel Kożuch. Prawdziwa inżynieria finansowa, można powiedzieć. Tak jest. Takich nam Wojtów trzeba. W chipsach tytułu nie znalazł swojego. Gratulacje. W chipsach? Tak się mówi. E, a to jesteś boomer. Drogi Krzysztofie, w Śliwicach nie mają schodów ruchomych. Jeszcze. Jeszcze, bo wszystko przed nimi. A ale... mają nieruchome? Mają. Do domu wójta prowadzą. Okay. Ale słuchaj, w Krakowie mają schody ruchome. Czy aby na pewno, A, teraz działa, jak będzie osoba znana z zweryfikowania wszelkich informacji. Otóż one są teoretycznie ruchome. To znaczy jak działały, bo był taki krótki to okres. To się ruszały. To się ruszały i w górę i w dół. Ale później wzięło się coś... Zazgrzytało, zachrupiało, coś tego, i w listopadzie 2018 okazało się, że już pod górę nie wiedziesz. A w dół jeszcze się dało? Przez 4 miesiące. Jeszcze całe. działały? Tak. To ciekawe. To jest zabawna historia. Nie wiem, czy to jest zabawna historia, ale jednak jakoś jest poczekaj, e, Schody jadące do góry nie działają od 5 lat, a schody jadące w dół od czterech. Tak. Zabawne jest przy tym to, że te schody nie były jakieś prehistoryczne. To nie, nie, za, nie za Franciszka Józefa je zamontowano, tylko w 2005 roku. Mhm. 13 lat wytrzymały schody, ale potem rozpoczęła się jakaś absolutna saga. W ciągu ostatnich czterech lat te schody remontowano, trzymaj się mój drogi, 19 razy. W ciągu czterech lat dziewiętnaście. I to za każdym razem nieskuteczne. To jak z człowiekiem: jak się zdrowie posypie w pewnym momencie, to puf, wszystko już idzie. nie? Mogli od razu odpuścić i go dobić. No, ale właśnie to zrobili, chciałem ci powiedzieć. Właśnie to zrobili, bo na tym polega ta historia. 19 razy remontowali schody przez e, 4 lata. Nawet 3, na, bo to stan na maj 2020. Tak. No dobra na, na, na remont tych schodów poszło 360 tysięcy złotych. A to remont tyle, co na kibel w białym stoku, który ciągle jest zamknięty, pozdrawiamy serdecznie prezydenta. Tak jest, Białego bo Stoka. to jest moment na nasze okienko. Czy kibel w białym stoku działa? Nie. No, idziemy dalej. E, więc 360 tysięcy złotych poszło na remont schodów w Krakowie. No i teraz uznali, że jednak muszą zbudować nowe, bo się domyślili, co mogło być powodem tego, że te nie działały. I teraz słuchajcie, drodzy mieszkańcy całej Polski, a w zasadzie ci, którzy nas oglądają za granicą, również do was mówię. Trzymajcie się, bo oni w Krakowie wiedzą, a wy jeszcze nie. Otóż powiemy wam teraz, co może zaszkodzić schodom ruchomym. Wody opadowe. O kur... Zwane deszczem. O nie! Jesteśmy zgubieni. I uznali teraz, że może przydałby się daszek nad tymi schodami. Bo jak nie ma tego zadaszenia, to się psuje wszystko. Popatrz e... mi, a powiedz mi, co za geniusz projektuje schody i nie zrobił ich za przeproszeniem wodoodpornych. No. No, co ci mam powiedzieć, Robercie? No ważne, że teraz też nie zrobią wodoodpornych, to zrobią razem z daszkiem. Tak. I czekają na pozwolenie na budowę daszku. A więc e, e, to je, też potrwa parę lat. Oczywiście to nie no, może w... tak być, chopsiu, jak wybudują. Daszku czy daszka? Złej zadaszenia. Zadaszenia, no właśnie. No, zrobią dach, tylko później będą go odbierali tyle samo, co te kible. No i wówczas, jeśli schody w Krakowie zaczną działać po wielu, wielu latach, ruchome, to katowice staną się liderem. Liderem czego? Nie działających schodów. Gdyż e, oczywiście, że Katowice też mają e, swoje schody, tylko one nie działają raptem od e, trzech lat. E. No ale właściwie, bo cholerę schody ruchome. To to się przejść nie można. Też uważam, że to fanabery. No, ja w domu nie mam schodów ruchomych. Robercie, nie wiem, czy słyszałeś, Joachimowi Brudzińskiemu wyremontowano mieszkanie. No, to się zdarza czasami. Mm, ale zrobił to Polski Holding Hotelowy. A powinien zrobić, twoim zdaniem, Polski Holding Zbrojeniowy. Eee... Nie, no w sumie doceniam, że zrobił to hotelowy. Dzisiaj ciężko o dobrą ekipę. Hotele są zawsze solidnie zrobione. Tak, my akurat coś wiemy o ekipach. My obiecujemy, obiecaliśmy i zdaje się, ciągle przy tym trwamy, że wyremontujemy. Tak. Dom. Kasa tak. jest zabezpieczona, wyremontujemy dom. Wiemy już, że nie zrobi tego Katarzyna do gdy się wywalili. Z programu Nasz Nowy Dom w Polsacie to bardzo fajny program był. No i niestety ona straciła pracę. Tak, ale wiesz dlaczego straciła? Mm, tego nie wiem. Bo mają lepszego prowadzącego. Z Tę panią, tę aktorkę? Nie, miał Brudzińskiego. Joachim Brudziński wchodzi. W... A słuchaj, to byłoby piękne. Nareszcie robota przy każdy Polak by przyklasnął. Wreszcie ten człowiek zrobiłby coś pożytecznego dla ludzi. Dlatego nasz apel Jakim Brudziński do Polsatu. Tak jest. Bierzcie go. Robercie, zanim się pożegnamy, jeszcze muszę przeczytać reklamę. Ach, jak mówisz to dobra, czytaj. Otóż wszystkie te programy, w których ktoś remontuje komuś dom, a także różne inne, można obejrzeć w Kanal+. Plus. I ofertę tej telewizji macie na dole, w linku pod filmem, więc zachęcamy, gdyż ta oferta jest absolutnie najlepsza na rynku. To była fantastyczna reklama w wykonaniu Krzysztofa Stanowskiego. To ja się z Państwem bez reklamy, zupełnie za darmo, gratis pożegnam. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.